Witajcie, z tej strony Daryl Śliwka, a to jest już czwarty odcinek z gry Luigi's Mansion 3. No i dzisiaj przejdziemy sobie na drugie piętro, właściwie to już tutaj jesteśmy, ale zbadamy kolejną strefę. Jest Polterpup, nasz wierny kompan. No i co, teraz mamy tutaj dostęp dzięki przyssawce. Tak więc będzie to, jak widać, taka restauracja trochę. Oj, muzyczka się nawet zmieniła. Okej. Trochę chyba w takim francuskim stylu nawet. W sensie ta muzyka. Dobra, teraz zobaczmy, czy nic tu nie ma. No dobra, tu mamy drzwi. I od razu chciałbym to zbadać, tylko tutaj dwa banknoty. Warto by było je złapać. O! Pokój z bilardem. Możemy zagrać? Spróbujmy. Dobra. A, czyli musimy wszystkie bile do środka. No i białą na końcu. Nie, on czarny zawsze jest na końcu. Białe się nie wrzuca nigdy. O, achievement. Zagrałeś w bilarda na drugim piętrze. No dobrze. No to ciekawe. Czyli takie piętro jadalniowo-rozrywkowe, jeśli to tak można nazwać. Ale raczej głównie to będzie jadalnia. Teraz się zastanawiam, ile to wszystko musi ważyć, w sensie w poltergeistie Luigi'ego. O! Co to za świnka? Możemy ją obrócić. Okej. Okay. Sporo kasy. No i o co chodzi z tym? Możemy strzelić pewnie. Nie możemy. Dziwne, ale możemy te szafki przewrócić. A. No oczywiście trochę kasy za nimi. W ogóle to kiedy naciśniemy którąś ze strzałek, to Luigi zawoła Maria. Mario? Spokojnie, Luigi. Dobra, to co ja mogę tu zrobić? Czekajcie. Kosz na pewno mogę przewrócić. A, widzę. Chyba mogę tym mieczem tam rzucić. Przyssać go i go użyć, tak mi się wydaje, czy... Mogę, dobra. Okej. Okay. No to naprawdę. Fajna gra wrzutki. Dobra, kolejny klejnot. Jeden już zdobyliśmy w pierwszym odcinku chyba. Dobra. I to wszystko tutaj? Chyba tak. Czyli takie bonusowe pomieszczenie. Bez żadnych duchów i tak dalej. O, wreszcie możemy to przejście otworzyć. Będziemy mieli łatwy dostęp do tamtej części piętra. No, to mi się podoba. Czyli teraz możemy tu sobie wejść, ale no już tam byliśmy, więc nie ma po co. Dobra, Polterpup nas woła do restauracji, ale mamy tu jeszcze kilka rzeczy do odkrycia. Na przykład tutaj widzę, że mamy takie wiatraczki. W sensie te zrobione ze sztućców. Tak więc tą tablicę przewracamy. Menu. No i tak. Tutaj zostawiamy Luigi'ego. A tutaj Luigi z drugiej strony. No i jest klejnot. Dobra. Fajnie. No i co? Gaśnica znowu. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj toalety, zanim pójdziemy do restauracji. Dobra, oczywiście kosz na śmieci. O, nawet ze sztabkami złota. To opłaca się, jak widzicie, sprawdzać. Kosze, o! No i proszę bardzo. Obraz zawierający duże ilości pieniędzy. O! Złoty kruk. Złoty ptak!
Nie! Okej. Myślałem, że już mi odleci. Ale na szczęście nie odleciał. Dobra, to jeszcze firanki ściągniemy. A, trochę kasy też z nich poleci. No to dobrze. No i tutaj, no, wiadomo. Zawsze coś z tego jest. Tutaj akurat nic. Okej. Toalety. A, jest otwór dla Guigiego, już widzę. To zaraz tutaj go otworzymy. I zaraz Guigi tam będzie mógł wejść. Ła. Okej, naprawdę, Luigi, ty już się z takim czymś spotkałeś, więc nie wiem, co cię zaskoczyło, ale tutaj dużo kasy. Z tej toalety, z tej akurat bąbelki, no to. Ale nie, trochę kasy też dostaliśmy. Tutaj ktoś gazety czytał. O, ktoś tu jest? O! Okej, duch z klejnotem. No dobra. Mamy kolejny klejnot. O kurczę. To jeszcze dwa zostały. No dobra, no to... Możliwe, że został nam jakiś do nadrobienia. No i jeśli nam zostanie jeden, no to myślę, że... Już chyba sobie... Tutaj będzie można nadrobić. Dobra. Co z tym? Trochę kasy. Tutaj to złote mydło jeszcze. To mogę przewrócić? Mogę, dobra, bo mi trochę przeszkadza, nie ukrywam. I teraz co z tym? Mogę to jakoś zlikwidować? Nie. Okej. No chyba nie, nie wiem. Dobra. Uuu, dużo jedzenia. Okej. O, i worek z kasą. I skórka od banana. Ajajaj, Guigi. Ty jesteś śliski i się potknąłeś o... Poślizgnąłeś się o skórkę od banana. No kurczę. Tego jeszcze... Nie grali. Dobra. O! O, same monetki, dobra. To jeszcze przewrócimy. Okej. Żeby nam nie przeszkadzało ewentualnie w drodze powrotnej. Chociaż potem to już możemy... Guigiego po prostu wyłączyć. Jakiś miecz. Ale czy coś tu jest wartego uwagi? Może coś można... Nie wiem. Może z tym światłem? Nie, nie można chyba nic. Okej. Coś zlew nas zabije? Nie. Nie leci woda na szczęście, tylko kasa. No tak. Czy to jest... Oczywiste, że kasa poleci, a nie woda. Na lustrze tutaj nic nie widzę, więc chyba możemy iść. Właśnie, dlaczego to było zablokowane? A nie, nie jest już zablokowane, dobra. A, bo to jedzenie tutaj było, no tak. No dobra, to teraz możemy już iść do tej restauracji. Skoro już wszystko tutaj zdobyliśmy. Okej. No, dobra. Coś ładnie pachnie. O, takie pieczywko świeże. To sam bym zjadł. O. No. Dobra. Przewracamy. Poduszki możemy wciągnąć. O, nie, 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 tego nie chcę, bo kaska się zmarnuje. Teraz to muszę iść podnieść. Ale dobra, trochę monetek to nie zaszkodzi, jak się zmarnuje. Okej. O, sztabki złota to były? O, jest otwór dla Guigiego. Na górę, jak widać. To wszystko już tutaj. Jeszcze tutaj te poduszki, ale to... To by było na tyle. No i dobra. Guigi, lecisz na górę. O, ile dobrego jedzenia. Owoce, pieczywo. Kasa, jak zwykle.
Okej, a to możemy coś z tym zrobić? Nie. Dobra. W powietrzu. W powietrzu powrócił do naszego poltergasta G00. O, okej. Co to? Słyszę duchy. Może nas nie usłyszą. O nie. No i się stukło. O, o. Cała banda. O kurde, już z 8 chyba ich tu jest. Dobra. To uwaga. 8 na raz. Dobra, 2 na raz chociaż. Dobra. Dobra, spróbujmy ich tak wessać. O, nie, ser! Ser się przyssał, a nie duch. Co tu się dzieje? Nie! Nie obrus, tylko duchy masz. Okej, 3 na raz, wow. O! No ładnie. Dużo sztabek. W nagrodę. O, a dobra, myślałem, że mamy niepełne zdrowie, ale jednak mamy. Tak więc serce się nie przyda. Dobra. Ale ta muzyka jest po prostu piękna w tej grze. Dobra. Widzę ich dzięki... Dzięki tym rzeczom, co oni trzymają, ale niestety... No nie, no znowu ten ser. No ta. Jeszcze się śmieje ze mnie. Dobra, to już chyba ostatni. Dobra. Tak, to już na pewno wszyscy. No. Kurczę, powiem wam, że... Ciekawa walka. Z duchami. Ta niebieska się chyba nazywają guby. Czyli to były guby. No dobra. Dziwna w sumie nazwa. Ale chyba już będę mógł mówić guby na nie. Kurczę, tam jest co? Kuchnia chyba. Dym, coś się tam gotuje. Albo smaży, albo cokolwiek. Ale te krzesła są delikatne. Ale co z tym serem mogę zrobić? Na razie chyba nic z tego co widzę, ale coś tu możemy... A, dobra, nie chciałem wchodzić, chciałem zobaczyć czy... Możemy coś naszym światłem odzyskać. Dobra. O kurde. Ale gęsty dym, nawet tam nie mogę wejść. Czyli przez ten dym nie mogę go nawet strzelić, tego kucharza. Ale jeśli wesiemy w dwójkę, to jest. O. No ten to się dopiero wkurzył. Patrzcie. Dobra. Okej, czyli muszę mu... Muszę w niego czymś rzucić. Ten ma 350 życia, to dużo. Arbuzem. Co jest? Odepchnął? Wow. Czekajcie. Chyba muszę sprawić, żeby zaatakował. Ale żeby nie trafił, to się wtedy zakręci. Tak. No nie, co jest? Wiem, przyssawka. Przyssawka! Wezmę Guidziego dla bezpieczeństwa. Teraz! Nie, no co jest? Dobra. No co jest? Co ja mam mu zrobić w takim razie? Dobra. Rybą? Nie, na pewno nie. Już mu tą patelnię muszę... A, dobra. Teraz zadziałało dopiero. Dobra. Okej. Okay. To możemy kucharzem sobie tutaj zrzucać. Okej. Okay. No, spróbuj tylko. O nie, dobra, walnął.
To w sumie łatwa walka. Tylko na początku nie wiedziałem, co zrobić za bardzo. Dobra. Okej. Jest serce. Wszystkie talerze możemy powciągać. Dobra, kucharzu, gdzie jesteś? Tu jesteś. O nie! No nie, znowu ten sam błąd, po raz trzeci. Czyli burst na niego nie działa. Okej. Dobra, teraz już po nim. No i jest. No i rybki powypadały. Ale co, szybko poszło, 15 minut tylko. Czyżby to był koniec? No, no jeszcze zobaczymy. Ale na razie zobaczmy, co jest w tej kuchni. W ogóle Guigi to już się nie przyda. W sumie w ogóle się nie przydał tak naprawdę. O, będzie kaska, ale same monetki, no dobra. Tutaj, o! Z tej butelki już trochę więcej. Do tego mięska chyba nie możemy ściągnąć z góry monetka. Okej. Talerze jeszcze. No to ściągamy je. No i przycisk, dobra. Jeszcze nie będę go brał, tylko posprawdzam, co tu jest. Zegar. A, z zegara leci kaska, no, oczywiście, że tak. Piekarnik możemy otworzyć pewnie? Da, możemy. I co? O, jakiś wielki indyk. Czy tam kurczak. Okej, no ale to chyba wszystko. Jeszcze te tutaj lodówkę możemy otworzyć i to drugie. Te drugie drzwi. Tutaj, o! Ptak, jest ptak. Co on w ogóle robi w lodówce? Jeszcze leci? Nie, no już nie leci. I nic więcej nie możemy zrobić. Ale jest cicho. Chyba zabiorę ten przycisk, bo aż taka nieprzyjemna cisza jest podejrzana. O! Jest szczur. No właśnie, coś tak mi się wydawało, że coś tak za szybko poszło dzisiaj. No i... No i nie ma. Dobra, jest wreszcie muzyczka. Powolna, ale jest. Ojej, co to jest za żabnica w zamrażarce? To jeszcze żywa. O kurcze. Ciekawe, czy oni to serwują na obiad. Ojeju. O, dał mi serduszko. Zjadł rybkę i serduszko wyskoczyło. O, a to co? Klejnot. Możemy go tutaj odmrozić? Jest. No to został ostatni, ale chyba już nie w tej strefie, tylko w tej poprzedniej. Gdzieś musiałem go pominąć. Czyli tutaj Guigi tylko może wejść, a jeszcze tutaj widzę coś. Coś się tu świeci, ale nie. Chyba... Możemy to zabrać? Nie, to lód się tak świeci. Ale za co tutaj? Dobra, to wychodzimy stąd. Jeszcze tutaj posprawdzam, czy nic nie ma. Ale chyba już nic. Teraz gonimy te szczury. Tego szczura. Jednego, co zabrał. Co zabrał nasz piękny przycisk. Jest tutaj. Ale trzeba go serem wywabić chyba. Podstawmy tutaj i zaczekajmy. O! Jest, dobra. To tak szybko? No nie! Kolejny szczur! No i Luigi... Jak to się mówi, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Lepiej przytrzymaj ten przycisk przy sobie, żeby ci żaden szczur nie zabrał go. Okej.
Tutaj pobieg do pokoju chyba z bilardem. Czyli nie taki dodatkowy się okazał ten pokój, jak się mogło wydawać na początku właściwie. Tu jest plakat jeszcze. To już zerwę. A, dobra. Jeden banknocik. No to wejdźmy tu. Okej. No i jest nasz szczur, kochany. Okej. Gdzieś pomiędzy te szafki w las. No i zobaczcie, szafki znowu są. O-o. Jakiś nowy rodzaj ducha znowu. I to więcej niż jeden. Dobra. Są chyba te, co się chowają i w nas rzucają przedmiotami, kiedy nie patrzymy. Te wkurzające, już sapka złota w ogóle. Okej. A jest, dobra, wychylił się. Niestety Luigi jest czujny. O nie! Dobra. No i jest. Czyli nowy rodzaj ducha, który będzie raczej wkurzający, jak już wcześniej powiedziałem. Ponieważ on się będzie chował i rzucał, kiedy my łapiemy inne duchy. I oczywiście wtedy zadaje nam dosyć solidne obrażenia. No znowu ci uciekł, Luigi, widzisz? Żebyś się... Gdybyś wtedy się tak nie cieszył, no to już by było po sprawie, no ale dobra. Wychodzimy stąd. Okej. Biegną sobie tutaj. Biegnie sobie tutaj. O! To chyba tu możemy wejść od razu. Dobra, no i znowu są te drzwi. Możemy je otworzyć. Co za król szczurów. Dobra, jest. I wszystkie uciekły. Pozostałe. Możemy... Okej, jak już tego złapaliśmy, no to inne uciekły. Got it. Got it. Yeah. Z taką przerwą. To było fajne akurat. No dobra. To skoro już mamy przycisk, poszło bardzo szybko. Jeszcze wejdę tutaj do tej łazienki, żeby zobaczyć, czy... A, drzwi są na miejscu. No dobra, no to wiadomo, wyrywamy. Nic nie może pozostać takie, jakie było na początku. No i dobra, idziemy jeszcze po ten klejnot zaległy. I właśnie sobie przypomniałem, gdzie on jest, także możemy sobie tutaj przejść. No i zobaczcie, już jest inna strefa. Muzyczka się nawet zmieniła. No i tutaj właśnie był uwięziony Igad w tym obrazie. No i wystarczy teraz ten żyrandol tylko podmuchać i się otworzy tutaj. I się otworzy to pomieszczenie. No i mówiłem, że niby zostawię to na osobny odcinek, ale jak już jest, ale jak już coś jest po drodze, no to już zabiorę. A można uznać, że ten klejnot był po drodze. Skoro i tak musimy iść do windy. Dobra, no to zabieramy. No i jest. All Mezzanine Gems. Czy to Mezzanine? Nie wiem. Wiecie, o co chodzi. Możemy to jakoś przez stawką może? Nie, coś możemy... A co za przycisk na górze? Coś możemy z nim zrobić? Czy to taki... Co to jest? Chyba nic ważnego w takim razie. O! Kaska. Zabieramy oczywiście. No to nie wiem, co możemy jeszcze teraz zrobić, skoro już tutaj... Szybko poszło, naprawdę krótkie piętro. Lampy tutaj możemy zrzucić... Przewrócić ten kosz. Ale to już wszystko zrobiliśmy wcześniej.
Tak więc co, idziemy do windy. Aaa, dobra. Chyba był jeszcze jeden klejnot. Zobaczcie. Kiedy tutaj odsłoniemy ten dywan, to mamy tutaj coś, tak, dla Guidiego. Coś, co wcześniej nie było dla nas dostępne. No i to też już zrobię, bo to jest po drodze, jak już wcześniej wspomniałem. Dobra. O, tu coś możemy w ogóle, patrzcie. Dobra, to chyba najpierw zabieramy klejnot. Tak, jest. Dobra, niestety tylko drugi. Dużo nam brakuje tutaj, ale co z tym? Dobra. Zaraz może się przekonamy, ale dobra, może już nie będę tak tam wchodził. Bo obiecałem, no to nie będę już tego robił. Te dwa były bardzo blisko, no to już zebrałem. Ale resztę pozostawiam na osobny odcinek. Ale oczywiście na nowych piętrach będę się starał zbierać wszystkie naraz. Tak, żeby już nie było dużo do nadrobienia. No dobra, no to co? Wkładamy przycisk w takim razie. Zobaczymy, co nam Igat powie. Czy możemy już ruszać tam, czy... Czy musimy do niego wrócić, do laboratorium? Dobra, czwarte piętro. Podoba mi się ta czcionka. O, coś mówi do nas. Luigi, wykonujesz świetną robotę. Właściwie to chciałbym, żebyś wrócił na chwilę do laboratorium, ok? Mam coś do powiedzenia. Zobaczymy się wkrótce. No dobra, czyli jednak wracamy. Okej. A to w sumie już nawet nie musiałem iść jechać windą, bo to piętro oczywiście ma klatkę schodową do piwnicy, ale nawet ta sama muzyczka gra. Ale dobra. Już skorzystajmy z tej windy. Dobra. O, Luigi, wreszcie wróciłeś, co? Nie powinieneś sprawiać, żeby starszy człowiek czekał, no wiesz. Ale ja byłem dosyć zajęty. Laboratorium jest całkowicie już... zajmuje się czymś. A swoją drogą, Luigi. Musisz być już całkiem dobry w odkrywaniu hotelu, prawda? Czy zbierałeś rzeczy poltergastem G00? Oczywiście, że tak. Twoje kieszenie muszą pękać z kasy, którą zebrałeś. Okej, ale się... Nie przejmuj się. Mam idealne rozwiązanie na ten problem z nadmiarem tej waluty, którą ty tutaj zbierasz. Po prostu daj ją całą do mnie. Werble, proszę. Jestem dumny, żeby ogłosić. Dumnie ogłaszam. Jakiś sklep. Okej. Sieć sklepowa profesora Igada jest teraz otwarta i działa tutaj w laboratorium. Tada! Okej. Zebrałem trochę raczej potrzebnych przedmiotów. Są twoje oczywiście za drobną opłatą. Żeby uczcić wielkie otwarcie sklepu, daję darmową złotą kość. Dalej, Luigi. Po prostu wybierz złotą kość, żeby ją odebrać. Okej, no to kupujemy. A raczej zabieramy. No i teraz będzie już nas kosztować. Złote kości są... naprawdę... są przedmiotami... jakby wiecie... które się przydają, kiedy twoje całe życie spadnie do zera. Ale mądrze by było je zatrzymać na specjalną okazję. Także jeśli chcesz więcej, możesz po prostu je kupić. Mam również inne przedmioty, więc... wiesz, przejrzyj sobie. No, to nie mogę przejrzeć. O, prawie zapomniałem. Jeszcze mam do ciebie jedną sprawę, póki tu jesteś. Luigi, czy mógłbyś się na chwilę odwrócić? Muszę trochę pogrzebać w poltergaście G00.
No jeśli musisz, no to dawaj. I zrobione. Właśnie dodałem nową funkcję do Poltergeista G00. Moje badania wskazują, że występują buł gdzieś w tym hotelu. I właśnie dodałem funkcję, która pomoże ci je znaleźć. Nie martw się o szczegóły. Powiem ci później. Okej, to wszystko ode mnie, Luigi. Wracaj do hotelu i dalej go odkrywaj. No dobra, to skoro już mamy tą funkcję, to może ją przetestujemy w końcu. Zobaczcie, mamy złotą kość teraz. No i teraz słuchajcie, mamy kolejną rzecz do znalezienia, buł. No i teraz... A, no dobra. Zaraz chyba i gad nam wytłumaczy. Hej, wygląda na to, że już natknąłeś się na buł. To jest właśnie znak, który wskazuje, że buł jest w pobliżu. Pozwól mi dokładniej to wytłumaczyć. Okej. Widzisz, ciało Guigiego jest wykonane z materiału, które nazywałem Gu. Gu reaguje na częstotliwość emitowaną przez Bu. Tak więc jeśli jakiś Bu się chowa w pobliżu, Gu będzie wibrować, żeby to pokazać. Im bliżej jesteś do Bu, tym silniejsza będzie wibracja. Na pewno będziesz w stanie stwierdzić, kiedy jesteś bardzo blisko. Czy to wszystko ma sens, Luigi? Silna wibracja oznacza, że Bu jest w pobliżu. Okej. Teraz idź złapać wiele Bu. Myślę, że zorganizuję... A nie, właśnie zaczynam myśleć, jaka jest najlepsza metoda, żeby je wszystkie złapać. Tak więc ja tutaj czuję wibrację. No oczywiście wy nie, ale... Ale chyba widać tutaj w plecaku, że... No tak, że wibruje. I taka ciekawostka jeszcze. O. Dobra, tu jeszcze mamy sporo kasy, no i klejnot w pralce, o którym mi mówiliście. Oczywiście ja o nim wiedziałem, ale... Chciałem sobie zostawić, no ale skoro już jest, no to... Oczywiście zabiorę. Skoro jest po drodze, no taka zasada. No i słuchajcie, taka ciekawostka. Kiedyś sobie oglądałem taki filmik i tam mówili, że właśnie ta wibracja mówi, w sensie, no nie wiem czy powiedzieć, że mówi, ale wskazuje kodem Morsa BOO, czyli B-O-O. Ohoho, jestem Boozment. Wygląda na to, że jesteś wciąż w ciemności, hoho. Co to? A, że źle trafiłem, tak? A no to. To co, musimy iść gdzieś indziej w takim razie, żeby go złapać. No kurczę. Ja sobie po prostu tutaj zwiedzałem, a to... Buł mi uciekł. Kurczę, ile tu jest kasy, no dobra. To już zabierzmy to wszystko. Już nawet Igat sklepik otworzył, ale... Oczywiście... Nie możemy wydawać kasy, ponieważ... Chyba negatywnie to wpłynie na ending, tak mi się wydaje. To by miało największy sens, no bo... Jeszcze raz mówię, im więcej kasy zbierzemy, tym lepszy ending dostaniemy. No i to chyba jedyne, co mogę wam zdradzić na razie. Ponieważ ja już tą grę przechodziłem, ale wiem, że niektórzy z was pewnie też chcą sobie ją obejrzeć od nowa. Albo po prostu ją pierwszy raz zobaczyć. Też tak może być. Dobra, pralka. Dużo kaski i perła. Dobra. Perły zawsze zabieramy. W sumie każda monetka jest na wagę złota. Dosłownie. Ale mi się... Kurczę, powiedziało. O, monetka? No właśnie, na wagę złota. Tak jak wspomniałem. O, co to za zielona maś. Znowu jakieś podejrzane substancje. Może się nie będę zagłębiał. Dobra, to możemy jeszcze te pralki pootwierać. Coś tu jest? A, jakaś szpara chyba. Możemy przez nią zajrzeć? O. Dobra, to jest w garażu, no tak.
O, co jest? Mysz poraziła prądem, czy co? Chyba się nie przyjrzałem do końca. Dobra, no ale jeszcze idziemy złapać tego Boo w takim razie. Ale chyba na każdym piętrze jest jeden Boo. Więc musimy zbadać inne pomieszczenia jeszcze. O dobra, jest wibracja. W garażu może? Tak. W garażu. Dobra. W aucie? Nie, ale... Chyba w tym śmietniku. Tak. O, jestem Boozment. Wygląda na to, że mnie znalazłeś, ale czy na pewno? Dobra, i teraz trzeba go... tutaj... odczarować. Teraz możemy go... możemy nim rzucać. Wow! Zobaczcie, ile kasy z tego jest. To się naprawdę opłaca. Dobra. Zaraz cię znajdziemy, Boozment. O, co? O, sztabka. Dobra, dobra. O nie! No dobra, już sobie daruję tą jedną, ale... normalnie bym nie darował. 7 HP tylko. No i jest. Wciągnięty. No i piwnica oczyszczona. Je nagrywamy? 36 minut, no dobra. No to co? Boozment pokonany. To jeszcze tutaj mamy coś. Już jesteśmy po drodze, no to zabierzmy. No dobra, no to już taki krótki odcinek był, no to powiedzmy, że... o, wow. Powiedzmy, że mogę sobie zabrać to wszystko. Ale mówię, potem będzie specjalny odcinek na nadrabianie klejnotów i buły, jeśli jakieś przeoczymy. Dobra, no to co? Tu możemy iść, a tylko Luigi pewnie musi tu iść. No i to jest właśnie ta, co widzieliśmy w pierwszym odcinku przez tą szparę. No! Ajajaj, no kurde, te pająki znowu. O! Oczywiście banknoty spadają najwolniej. Dobra. O! Troszkę kaski. No i jest. Kolejna maszynownia windy. Już taką mieliśmy na 5. piętrze. A tym razem jest w piwnicy. Dobra, to sobie staniemy, żeby bezpiecznie zebrać wszystko. No i Luigi się nie może wspinać po drabinach, po prostu przez nie przechodzi. O, jest klejnot nawet i perła. Okej. Ale czy coś tu jest? Może jeszcze do wyczarowania? Nie, tylko... tylko otwór dla Luigi'ego. No i pajączek. No i oczywiście najlepsza rzecz, klejnot. Okej. Teraz jestem tylko ciekawy, czy mogę spaść. W sensie... nie, no dobra, to... przywołam Luigi'ego. W sumie to ciekawe, czy byłem teraz na pierwszym piętrze, czy na... czy w piwnicy wciąż. Mogę przez to przejść? A, no wtedy ginę po prostu. No dobra. No to wyjaśniona sprawa w takim razie. Tylko czy tutaj nic nie było? Nie, nic tu nie ma, tylko ten obraz i klejnot. No dobra, no to w takim razie, skoro już to zrobiliśmy, no to ja w takim razie sobie zapiszę grę i oczywiście wam podziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, no to oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. No a ja spotkam się z wami w następnym odcinku na moim kanale. Cześć!